To żeby nie zmokło. Michał jest niemożliwy. I mówią, że... Fajnie jest mały komercyjny, jak się wszyscy przybliżają, a nie oddalają od ogniska. Jutro powiemy więcej, dzisiaj zrobimy szybko losowanie. Także super, że jesteśmy tutaj wszyscy razem, że będziemy mogli dzisiaj troszeczkę się pobawić, żebym mógł do niedzieli wytrzeźwieć. Także słuchajcie, musieliśmy z przyczyn takich, jutro też o tym powiem, ale musieliśmy z przyczyn niezależnych od nas zmienić jedną rzecz w regulaminie. Liczą się ryby od 17 kg. Dobrze. Słuchajcie, dobrze, to nie będziemy już przedłużać, ostatki będą pierwszymi, tutaj czekaliśmy na kolegów, proszę bardzo, pierwsza osoba podchodzi do losowania. Ale jak to da jakąś czapkę albo coś takiego, to masz z tyłu czapkę, bo z tego będzie się niewygodnie popierać. Czyli tak odwrotnie, może jednak ty. Nie no, jedziesz. Myślałem, że została mi zwrócona uwaga, że czapki nie założyłem. Słuchajcie, ja jak ściągam czapkę, to mam tu ader odbite na czole. Zasada, że tak powiem, wyjątkowa, kuleczkami naszymi tutaj firmowymi losujemy stanowiska. Proszę bardzo, panowie. Pojedynczy los, tak? Tak. Proszę bardzo. Ok. Jedyneczka, dobra. Tak, tak, można na tak. Ok. Dobrze. Dwójka. Piąteczka. Proszę, Mariusz. Babcio, zaraz pojemy, nic się nie bój. Czekajcie. On głodny jest, wiesz, mimo że teraz istnieje. No, on trzeba cię nie je. Dobra. Jedzie. Dobrze, proszę bardzo, gołąbki moje. Super. Czy będzie w tym roku szczęśliwa? No, zobacz. No pewnie. Ósemka? Ósemka. No tak. Dzięki! Moja ukochana ósemka. Chcieliście? Ja od doktora? Wiecie nie? Zawsze na ósemcu. Ja by to zaszło jako roku kuchę też. Ja też buziaka buziaka. Ode mnie? Nie. Czyli do początku tamten, nie? Tak. To do miłej imprezy i hepaty obowiązkowo. I co z tego, że się nagrywa, się wytnie? To mogę wyłączyć. No dobrze, zaczynamy. Witam serdecznie wszystkich. Zaczynamy trzeci puchar portalu Card Passion. Najprawdopodobniej ostatni raz w takiej formie. Na pewno osoba, która wygra, ekipa, która wygra tą imprezę, automatycznie otrzymuje start w przyszłym roku w naszym pucharze. Najprawdopodobniej zorganizujemy jakąś większą imprezę, żeby troszeczkę wykorzystać potencjał tego przedsięwzięcia, rozłożyć to na większą ilość ekip, żeby było tak doniosłe jak na taki duży portal i na takie duże zainteresowanie przystało. Wczoraj mieliśmy losowanie. Wylosowaliśmy prawie wszystkie stanowiska, pozostały tylko dwie ekipy, które nie mają stanowisk, także może od tego zaczniemy. Darujemy sobie rozpisanie tego, także poproszę tutaj chłopaków o wylosowanie, bo jedna ekipa jeszcze nie dojechała, także się to wszystko rozpisze. Szósteczka. Tak, słucham, to jest wasza kuleczka, dziękuję. Możecie tej kuleczki używać, na pewno na nią będzie fajna ryba złowiona. Aha, bo wczoraj w regulaminie nastąpiła zmiana, liczymy karpie tylko od 17 kg. Także ja wczoraj o tym mówiłem, dzisiaj to powtarzam. Dobrze, słuchajcie, więc tak, wyciąg z regulaminu, najważniejszy punkt, zakończenie imprezy o 9 godzinie, tak? W niedzielę. Reszta freestyle'owo, także wszystkie chwyty dozwolone. Łowić ryby, jesteście wybrani spośród wielu ponad 100 osób, także musicie godnie reprezentować użytkowników portalu. Towar przygotowaliśmy dla was tutaj, może Marek powie, bo tutaj mamy taką dla was niespodziankę.
postaci tego, co na... W wiaderkach macie 6 kg na ekipę kulek, którymi tutaj karpie są dokarmione, także znają je doskonale, współpracują na te kulki, no lepiej być nie może, więc macie szansę sobie teraz połowić. Tak, tutaj jest ta seria kulek jest przygotowywana pod to łowisko, jest to seria kulek, która na pewno nie będzie gdzieś wdrożona do sprzedaży w takiej akurat kompozycji, jaka tutaj. W takiej formie nie dlatego, że one nie mają zapachu, one są na bazie tak. Bardzo dobrego miksu, bo zapach jest zupełnie niepotrzebny, także... Jakby ktoś próbował je powąchać i by stwierdził, że po wczorajszej nocy stracił węch, to wcale nie jest tak źle, nie jest to źle. Także słuchajcie, więc co, no pozostało tylko rozdanie tych pakietów. Jedna tylko uwaga taka organizacyjna, jeśli chodzi o namioty, prosiłbym nie rozbijać podłóg w namiotach, tak? Tak, bo my tutaj szykujemy łowisko pod pole golfowe, także musimy mieć warunki, zresztą tu gwarancja trawy obejmuje eksploatację tylko bez podłóg, także... A zresztą no... Myślę, że nawet nie ma potrzeby za bardzo. No. Także czekamy na tą ekipę, która dojedzie, wędeczki są w drodze, także wędeczki będą na koniec zaprezentowane, no niestety tutaj nie udało się, żeby fundator tych nagród przyjechał do nas, no ale towar generalnie wczoraj został wysłany, widziałem zdjęcia, wędki są przyozdobione grawerem Carp Passion, jest to unikalny produkt, na pewno będzie zdobił pięknie nad wodą, także będzie wspomnieniem miłym, super kijaszki, w bardzo wysokiej puły, także pasuje. Dobrze, zapraszamy po kartoniki rozdane, tutaj jest zaprezentowana część jednego kartonu, czy jeden kartonu. Nie potrzebuję, jest. Każda ekipa zabiera sobie karton. Tak, proszę bardzo. Nie wstydźcie się, nie wstydźcie się. Śmiało, Paweł. No dobrze, przygotowujemy tutaj spoiwo pod fundamenty tutaj dla budowy domku na stanowisku numer 6. No bo trochę czasami pada i w ogóle generalnie sponsorem wydania jest Cersanit. Ładnie tutaj. Tylko brakuje mi kurde tego. Jest tutaj, tak, jest tu klej, jest tu klej. Proszę, jest klej. Mapej. Dobrze. Nie, jeszcze dwie krople, bo to bardzo mocne potem... Tu jeszcze mam taki dobry klej, bardzo. Nie, on jest, nie, bo to prawdziwy? To prawdziwy? No, prawdziwy klej. Prawdziwy klej. Chyba, że fałszywy, ale... Excellent. Tego bym nie spróbował. No dobra. Bo to było za słodkie. Czy no dobre. No. Dobre, poczekaj. Maryś, powiedz mi, czy myślisz, że ten fundament to wytrzymia? Ma? No. Za mało kleju. Za mało. Dobrze. No dobrze, także wybudujemy tutaj piękny domek, bo już drzewo posadziłem. Może dokleimy coś. Drzewo posadziłem, nie? Nie, tyskie niedobre. No dobra. Drzewo już posadziłem, domu jeszcze nie wybudowałem, ale już teraz właśnie mam tutaj fundament, także ławy chłopaki wygrzebią paznokciami i będzie grało. Także. Można lać. Moc i siła i witalność. Dziękuję bardzo. Witamy, pozdrawiamy wszystkich. Jurański pięknie. Niech nam wszyscy zazdroszczą wyjazdu. Na razie zabawa na 102. Pogoda się przetrze, takie mamy nadzieje. Wszystko dopisuje. Humory dopisują. Ładnie kapie, kołysze umysł. Nie ma się co, pogodą się nie ma co przejmować. Ważne, że uśmiechy, banany na twarzy są zawsze. Od lutego. Od lutego już się banany trzymają na twarzy. Fajnie. Super. Nie rób, my tanie, nie rób tego. Jeszcze nie. Ja tam burda, wiesz? Ale tylko ciebie. Nie, no nie jedno. Pogoda pięknie zaczyna jest. Zobacz. Zobacz, jakie imię jest w przodzie. To jest ważne. Wiecie, jakie tak robią? Największe. Ale to jest, wiesz, przeciąga go lekko, nie? Lekko go ciągnie.
O, grunt pan tego. No tak, do końca tak nie wyjdzie, nie, nie. Szalej. To zabrał żyłkę? O, przejadę. Ale podjdzie. Pod spodem idzie. No to to... Nie chcę. Nie możesz go uniszczyć w tym kącie. No dobra, tak. Pan jest bardzo się starczy. Wytnij. Wszystko było najważniejsze na grę. Brawo. Mariusz. Co? Piątkę jeszcze. Piątkę przed nim. Było. Nie mogło grania. Mówisz? No zobacz sobie. Robimy? Poczekaj się trochę, na razie jeszcze nie wiem. Wiedzą co mają mieć, to jadą. Pojedziemy. No, robię. Idzie? Co Mareczku, ryba weszła, tak? Weszła rybka, bawimy się do końca. Dobry początek, środek. I zaraz tam się też coś odzywa, może coś się jeszcze grubiej pokaże. Opuszczę, nie, lekko pociągnął, opuszczę. Mam nadzieję, że następne zdjęcie będę z rybą, a nie drugi raz z tablicą. Nie, ja nie mogę siedzieć na tym, bo mam zakaz. Jestem nad wodą i żona mówi do mnie, jedziesz nad wodę, wypoczywasz, ale wygodnie siedzieć nie ma. Mariusz, wiesz o tym, nie? Że prawie wygrałeś zawody, nie? Ja nie wiem. Wiesz o tym, nie? Nie. Wiesz, no możliwości, słuchaj, słuchaj, to jest rozmowa, która zostaje między nami. Tak. Generalnie możliwości łowiska są większe, ale statystycznie to jest już podniesiona poprzeczka bardzo wysoko. A podobno idzie ocieplenie, kto we cztery panie rozejdzie. W każdym razie, no wiesz, no generalnie na zawodach, no... No jest jak jest, tak? No w ogóle złowić w którejś tam 8 godzinie zawodów taką rybę, to też się rzadko zdarza, tak? No bynajmniej na takich łowiskach, gdzie no nie ma tych ryb nawalonych tyle, że czasami płetwami tam wystają z wody, ale... Czuję, ale powiedz, nie? Ale nie, no dobrze, ale powiedz, nie? Czujesz, nie? Szansę na zwycięstwo. Cieszymy się bardzo. Nie? A, jaki dyplomata! Powtórzę, cieszymy się bardzo. Delikatnie czujemy, że jesteśmy bardzo blisko. Tak. Ale nie minęła jeszcze pierwsza doba, w ogóle nie ma. A powiedz mi taką rzecz. Ja pamiętam rozmowy z kilkoma ludźmi po losowaniu, bo tak się złożyło, że chyba z 8 ekip, oprócz tam gołębieskich, gołąbków moich, to większość ludzi spotkałem na targach po losowaniu. I ja ci powiedziałem, że ty wylosowałeś, czy ty sam się dopatrzyłeś, że wylosowałeś? Spotkaliśmy się na holu i ty do mnie podeszłeś i powiedziałeś, że było losowanie. Ja to przegapiłem, przyznaję się. Pokazałeś mi u siebie w telefonie wyniki losowania i rzeczywiście, no ulało się. No. Fajnie, kurde, no tak. A w ogóle, żeby było śmieszniej, to wiesz, ja od razu gdzieś tam Adama czapnąłem, chyba nawet z Adamem rozmawiałem gdzieś na stoisku i mówię, wiesz, Adam, bo wylosowaliście, a Adam, Mariusz wylosował, ja wiem, czy mnie zaprosi na imprezę. Tak było. I tak się to wyrze. Tak, ja, wiesz co, a powiem ci, żeby było śmieszniej,
to zadałem to samo pytanie na jednej z imprez, które organizowałem kiedyś, późniejszym okazało się zwycięzcą imprezy, ale chyba trochę za szybko, bo zapytałem się dwa dni przed zakończeniem imprezy, czy czują się zwycięzcami, bo faktycznie przewaga jest duża, a potem się zrobiło tak gęsto, nie? Dlatego wiesz, ja się teraz zapytam ciebie, tak. I miej pewność, że tu zrobią ludzie wszystko, żeby to... Słuchaj, jest parę ryb tutaj, które mogą spokojnie tą rybę przeskoczyć, no, ale nie jest powiedziane, że sam tego nie pobijesz, nie? Oczywiście, tak. No ale jedna ryba, nie? Jedna ryba, tak, no, jedna, ale... ten... Ta chwila, nie? Tak, big... tak, tak. No i zobaczymy, fajnie, jest dobrze, fajnie, no. Fajnie. No. Miejsce super, towarzystwo idealne. To teraz wyłączymy kamerę i zjemy kiełbaskę, bo jestem głodny jak cholera. Smacznego! Tak patrzycie? Słuchajcie, w zeszłym roku wygraliście zawody, ale w tym roku będzie ciężko. Będzie ciężko. Będzie ciężko. Fajne miejsce w ogóle. Kurczę, chcieliście je wylosować i się udało, nie? Fajne. Tutaj w ogóle wy macie fajne, bo jesteście takie spokojne ludzie. Justyna spokojna. Lubisz spokój, nie? Gdzieś tam w środku byś siedziała, by patrzyli, kurczę, wszyscy tutaj gdzieś tam podglądali. Tu macie spokój, kurczę. Fajnie, bardzo się cieszę, że tu jesteście. No, mam nadzieję, że uda nam się kiedyś gdzieś spotkać, jak coś tam razem będziemy robili. Ale koncept jest. Wpływaliście po wodzie. Mieliście branie? Nie, zestawy przerzucaliśmy. Da się pogłaskać? Niemożliwe. O jadę, a w sumie to baznokcie mam fajne, nie do gitary. Ostatnio złamałem dramat dla mnie. Złamany poziom. Także szanse macie, kurczę, zawsze dopóki... Wiecie, no szesnastka nie ładna ryba, ale kurczę, to nie są największe ryby tej wody, tak? Ręki wkręcić trzeba było jechać 70 parę kilometrów, żeby im pokazać, gdzie się wkręca antenę, nie? Bo to nieważne, kurczę, że ktoś wkręcił. Ważne, kto wkręcił, kurczę. To jest to. Bardzo skuteczni chłopacy jesteście. Ładnie mówicie, rybki. Czasami coś się udaje, nie? No, czasami. Czasami to się udaje, ale to się udaje razem, no ale... No, ładnie to ciągniecie. W ogóle środek wody łowi. Też kurde, te miejsca skrajne, najbardziej atrakcyjne, a to... Weź go postaw tak, żeby grzbiet do góry. Czekaj, tak. Czekaj, żeby... Żeby do góry. O! Dźwignąć, to ty wiesz, co można. No to tylko palec musi jeden schować, żeby... Schowałem już palec, żeby nie było widać. No właśnie. Dobra, okej. Okay. Dawaj, dawaj. Dobrze, pracuj koszulkę. Dobrze, chłopaki, głupie pytania i głupie odpowiedzi się wytnie, nie? Łowcy Mazowsze, witamy serdecznie na łowisku. Manko, witamy. Super, będę pamiętał, mile wspominam, kurczę, telefonik, jaki wykonałem do was. Zresztą kolega może opowiedzieć, jak ty, jaka to była sytuacja. Bardzo miłe zaskoczenie. SMS, Daniel proszę o kontakt. Może byś powiedział, że nie chciałeś nawet ze mną rozmawiać, jak do ciebie zadzwoniłem. Dzwoni jakiś obcy numer, mówię, nie, no nie odbieram, bo mam dużo takich obcych numerów, nie odbieram. Nagle patrzę, SMS przychodzi, Daniel Kruszyna, proszę o kontakt. Od razu happy pod same uszy taki, że pamiętam, w ciągu 3 sekund od razu odzwoniłem. Ja nie wiem, czy pamiętasz to, co zapytałeś. Ty w pierwszym słowie zapytałeś nie, a ja tak. No, nie, tak. Dokładnie. Także fajnie, słuchajcie. I co? No ciężka sytuacja na łowisku. No, także co robicie, żeby kurczę zrobić coś, żeby się dało, jak się nie da? Co robimy? No może zaczniemy od tego, że między nami jest do 40 metrów różnicy między dwójką a trójką i ryby stoją 20 metrów od nas. Ale że też nie możemy, prawda, wpływać w ich stanowisko, nie będziemy się wygłupiali też, żeby podrzucać pod samo stanowisko, także próbujemy za wszelką cenę tą rybę ściągnąć do nas. Sypiemy ile można, dokarmiamy. Myślę, że jeszcze mamy dwie noce, także tak, dokładnie. Można powiedzieć, że impreza tak na tą chwilę jakby nawet jeszcze nie wystartowała, jeśli chodzi o wyniki, to też by tragedii nie było. W końcu to są zawody. Zresztą to łowisko tutaj muszę powiedzieć, że ono nigdy nie lubiło zawodów. Mieliśmy dwa cykle tych imprez.
dwa cykle tych imprez, które przyniosły bardzo mizerne wyniki. Wcześniej rozgrywane imprezy przez jakieś inne ekipy też było słabo i zawsze się obawialiśmy tych imprez w sensie ilości złowionych ryb, dlatego też powstała koncepcja Big Fish, żeby po prostu te zawody w jakiś sposób dla ekip, które stoją na skrajnych łowiskach, były w miarę sprawiedliwe. No mam nadzieję, że tutaj u was na tym środku ta ryba się w końcu z jakichś tam powodów, może z powodów waszych czerwowych, jaskrawych, mazowieckich koszulek, dobrze mówię, mazowieckich, tak? Można tak powiedzieć, mazowieckich koszulek rozciągnie. No życzę wam na zakończeniu imprezy i może tam będzie kilka chwil, żeby porozmawiać o tym, co się wydarzyło i tak dalej. Ja mogę tylko dodać, że łowisko jest naprawdę bardzo urokliwe. Jest niesamowicie dobrze przygotowane, bo jeżeli zobaczycie później u nas na filmie nawet, jak to jest przygotowane, jest po prostu rewelacja, jest taki komfort. Do sąsiadów raz, że nie jest daleko, a miejsce do łowienia jest bardzo dużo. Dokładnie. Także dwie osoby na jednym stanowisku śmiało mogą łowić. No, pełen komfort jest dokładnie. Nawet po trzy osoby, nawet... bardzo na plus. Także do zobaczenia. Podczas ważenia. Podczas ważenia, dokładnie. Ale bo to jest Bruno. Bruno? Przechodzić kamerę, tak tam. Wrażenia! Nie możemy ruszyć do tego. Ty, ta wiktory, zabejmy się też po ciebie. Ja mam już w plecy. Będzie większy, jeszcze trochę. Będzie. A ciężko się przebić. Co ty? No Pecia. Kurwa, czy to nie jest ten sam? Nie. Bo mój ma łuski wzdłuż ciała, a on nie ma. Właśnie, ja patrzę na płetwę ogólnową. Ale płetwa też ma taką wielką. Szczepioną, tak. Ale nie płetwę. Już? Spałem jak większy. Połóż go na tę. Oj. Nie, on nie ma łusek. Nie ma łusek, nie ma łusek, mój ma łuski wzdłuż. Ładna ryba. Dawaj go sobie tam wypuścić. Ma łuski? Zrobimy go. Ale zrobimy go z tymi łuskami. Łuski. Otwórz na chwilę matę. No remi, no i dobrze, no i gitara będzie. I przekręć go w tamtą stronę. No grybka, bo odzyw będzie. Ja to już wtedy do sklepu się poleci. Ja to muszę zawsze go nie wywożę. Ale nie! No pies zdech zrobi. Słuchajcie, stres to jest dobry pomocnik. Zresztą zwierzak to też jest dobry. Słuchajcie chłopaki, fajne miejsce macie. Kurczę, jedno z piękniejszych miejsc na tej wodzie. Dwa miejsca, które mnie zawsze inspirują. Tutaj jest przepięknie. Generalnie dmuchało wam potężnie tutaj falą, kurczę, w pierwszej dobie, bo w sobie to jesteśmy, można powiedzieć, po pierwszej dobie dopiero, także tutaj bez większej tragedii. Ja bardzo wierzę w to miejsce. Zresztą nie widzę po was, żebyście wy nie wierzyli, też nie macie podstaw do tego, żeby nie wierzyć w dobrą miejscówkę, tak? Marker zaczął się bujać na wodzie. Tak, kurczę, tak, uspokoiło się. No generalnie ryby stanęły, zresztą stały cały czas, no ale stanęły już teraz w ogóle, jest coraz trudniej obranie, ale ja myślę, że dzisiaj będzie... Wierzycie w to? Wierzycie? Tak, wierzę. Czas. Słuchajcie, no powiedzcie, kurczę, co robicie, żeby się do tych ryb tego, co dotychczas może nie dało efektu, ale nie zganiacie na to, że coś było zrobione źle, bo najgorszą rzeczą by było powiedzieć, kurde, mają dobre miejsce, nie wykorzystali. Jednak każdy z was, zresztą z nas, was, rozmawialiśmy na początku i tutaj nikt nie przejawia takiego niewiedzy, tak, karpiowej i raczej każdy z was coś prezentuje sobą, chociażby w takim tym start packu, tak, że jest to po prostu no, obczajony w temacie i tak dalej. Także słuchajcie, no jaki plan, kurczę, żeby coś zrobić? O, jaki, słuchajcie, bo ja zawsze mówię, błogosławiony ten, który potrafi jak się nie da. No cóż, no kminimy cały czas temat, no na pewno dobra kuchnia, no myślę, że dobra kuchnia tym karpiom, kurczę, nie zaszkodzi. Nie tylko nam, tak? Próbujemy cały czas, różnorodnie na pewno. No nie wiem, tu kolega może opowiedzieć coś więcej na ten temat, co tam na zestawy kładzie. No na razie na sądzie ryb za bardzo nie widać, ale myślę, że przyjdą dopiero tej nocy. Właśnie, bo słuchajcie, na sądzie, właśnie, tam ekipa, która łowi tak systematycznie, ona stawia zestawy na sądzie na rybach. Tak, nie? To... mają ryby. No u nas jest problem, bo próbowaliśmy zrobić to samo, tylko że u nas ryb nie widać. Więc tu się zaczynają schody. No ale myślę, że w nocy przyjdą. No, mieliśmy tamtej nocy jedno branie, a niestety się spią.
O właśnie, czyli to też jest jakiś ślad, bo w zeszłej nocy nie było brań, czyli generalnie ryba w ciągu dnia mogła stanąć tam z jakichś przyczyn już w ogóle, że mimo to, że się ruszyła do żerowania, to stanęła, a teraz może być taka sytuacja, że ja w ogóle planuję jutro was odwiedzić rano z kamerą, żeby nagrać rybę. Jestem pewien, że tak będzie. Ja też. I gwarantuję, że opublikujemy to z tym stwierdzeniem, że jestem pewien, mimo to, że się nie uda, bo najłatwiej by było wyciąć, a ja jestem pewien. Także dobra, życzę wam powodzenia i widzimy się rano. Dobra, dzięki. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No dobrze, panowie, gratuluję. Big Fisha macie na tą chwilę. Na szczęście, kurde, jeszcze jest szansa dla innych, bo też większa ryba pływa w łowisku. No ale powiedzcie coś, kurcze, o holu. No i to stał klapsa, jest grzeczny. Trzymaj go, bądź twardy, twardy bądź. Twardy bądź. Co masz? Big Fish złowiony, kilka słów, kurczę, o strategii, o taktyce. Dokopaliście się do tych dużych ryb, faktycznie ja pierwszy raz widzę taką historię namacalnie na oczy, że ktoś, kurde, złowił rybę z takiego wyrachowanego szukania dużej ryby. Wiem, że łowicie punktowo. Powiedzcie kilka słów o tym punktowym łowieniu, o tym, jak przebiegało dokopywanie się do tego Big Fisha. No powiem ci tak, że pierwszy dzień, te parę godzin, co tam przyjechaliśmy, wiadomo, że spóźniliśmy się tak jak zawsze, bo to u nas jest standard, nie? Nigdy nie możemy na nic zdążyć. Cztery kije, cztery różne zestawy i szukanie, nie? Moja kryszynka. W tym momencie, gdy tam coś tam pojechało nam, nie? To obraliśmy sobie jakiś kierunek i bez grubego nęcenia, bez tam, jak wiesz, jakichkolwiek tam... Dwa peleciki, dwie kulki nieraz, nie? Na zestaw i dajcie moją jest... laleczkę sobie chwycę, już ją trzy razy tak miałem. A, stała, tak. Nie? Chodź do taty. Chodź, kochana. No dobra, nie moja dzisiaj jesteś, ale kiedyś się dorwę znowu. Moja kruszynko. Gratuluję, panowie. Super. Dzięki, Daniel. Super robota. Dzięki. Także do boju. Swoje kilogramy ma. Drugi raz na portalu kolega Hubert wylosował nam wejściówkę. Jeszcze się doczekali ryby, kurde, ciężko dokładnie było. W zeszłym roku nie było nic, a dzisiejsza nocka przyniosła jakiś tam rezultat. Mistrzostwo strategii zaowocowało rybą. Oczywiście, tylko strategię. Tak, przed siebie. Że kulki Adera, te co dostaliśmy od Marka, się sprawdzają, więc nie ma. Zgratyfikujemy to po imprezie, tak? Nie no, kulki się sprawdzają, dlatego też były dla was tutaj przygotowane, żeby po prostu te ryby tak swobodnie widać, że jednak ryba ruszyła się do żerowania. Obcych przynęt nie było we wodzie. Fajnie, bardzo się cieszę, że rybka została złowiona przez was. Spędziliśmy tu miło te kilka dni obok siebie, także elegancko. A zobaczcie, jaka jest waga ryby. Słuchajcie, chłopaki. Dobra, ile to... Ile miało być? Ja nie wiem. Znaczy, 17.08, Rebikwisz, tak? 17.09. To gratuluję! Marku, gratulacje! Ogolony. Wielka nieogolona? Nieogolona. Słuchajcie,
Powiedzcie mi tak, nie, bo tak patrzę sobie, nie, słuchajcie, bo to jest tak, sztuka improwizacji podczas zawodów, podczas kręcenia materiałów jest zawsze na wysokim poziomie, ale kurwa, jeszcze nie widziałem nigdy, żeby ktoś wywoził z zamkniętym kapłonkiem. Nie, nie, bo tak, bo z wolnego biegu może sobie wyjeżdżać, nie? Nie, no widzicie, tak to jest, jak chce się zrobić, wiecie, jakieś tam przerost formy nad treścią. Zostawimy, nie ma cięcia, błędy trzeba pokazywać, nie? Słuchajcie. Rozumiem, że nastawiliście się na ostatnią dobę, na łowienie, pozwalacie wszystkim się wyszaleć. Widzę, że tutaj kobieta jak dotknie kija, to nie ma, to tamto. To nic się nie łowi. To nic się nie łowi. Miałem inne skojarzenia, ale niech tak będzie, że to chodziło o ryby. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że tutaj jesteście. My również. Gracze firmowej firmy Daxon, aczkolwiek tutaj bardziej prywatnie. Ale jako, że czapki Adera były za małe i cisły głowę, no to zostali przy swoich regulowanych na maksa, także... Słuchajcie, no życzę wam, żebyście kurczę zapunktowali. A jak nie zapunktujecie, to rano Marek przywiezie jutro ryby, to się jakoś tam dogadamy. Tam widzieliście, jak powstają big fishy, nie? Także będzie nawet i z piąteczki wam rekord łowiska zrobimy, także okej. Okay. Także super. Fajnie się bawiliśmy z wami tutaj, także dziękujemy wam bardzo. Jeszcze się nie pokazała. Aha. Może być po prostu, wszystkie ryby są tutaj bardzo waleczne. Tak, tak. Może być nawet dwunastka, a trochę pokazała. Trochę walczy, nie? Nie ma dyskusji na razie. 3,5 funta kij i dosyć gniego. Też holują chyba tam. Jedna ryba bierze przed tym burzowym frontem. No. A już 10 minut się nie pokazała, no. O. A trochę luzu ma. Skowrotka chyba ma luzu, a mo- nie, chociażby tak nie gieła. No, no ale nie, ale ładnie nie kij, także wiesz, no trochę się opiera, nie? A nie chce siłowo, to nie jest ten, ten jednak... Może być za skórkę zapięte i... Tak. Pod koniec nie będę dokręcał. Nie, 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 nie. Się mogłem bardziej. Nic nie dokręcaj. W końcu kurczę się wiesz. Kifę jest wygięte i co to będę dokręcał. Musi mieć swoją wagę. Świetnie. O. Od na ręce utrzymać, żeby się zdała.
malutka. Typy nie ma. Walczyłem. Ja pierdzielę. Widziałeś, co się robiło? No. Pan mi aż cierpła. Gratulacje. Dobra, dobra. I to jest, słuchajcie, przykład na to, żeby nie oceniać, kurczę, ryby po holu. Patrz, ta skórka tutaj tylko. Bo się, wiesz, bo się, kurczę, może okazać, że to, co nas woziło przez 25 minut, znaczy, poczekaj, dojdzie do siebie. To jest trzymamy jakaś tam se dwunasteczka. Wyciągnąć? Podnieś go lekko do góry. No i fajnie. Dobrze, słuchajcie. Losy. Każdy papierek ma dwa odcinki. Jeden dostaje osoba... osoba, drugi dostaje... Zresztą to jest chyba wszystko jedno, tak? Jaki będzie numer, bo to jest średnio istotne. Dobra, wkładasz tutaj, urywasz połówkę, połówkę zatrzymujesz, wkładasz, tak? Proszę bardzo, pyk. No, cyk. Wyciągnij sobie papierek. Ciach. Szybciutko myk, myk, bo nie ma sensu tego długo nagrywać. Cyk. No i co? Dobry sposób, prawda? Na losowanie. Kulturalny. Kupony odcinamy. Szósta czy dziewiąta? Nie patrzę do końca. To i dwa w jednym. Na szczęście. Wędeczki Ekstraklasa, Custom Red Hauer, Andrzej Hauer ufundował te kijaszki. Naprawdę niesamowite jakości kije, przeozdobione logosem portalu, logosem tego zdarzenia tutaj naszego, także... A nie, chwileczkę, tak po jednym każdy, nie? Po jednym, bierzecie sobie po jednym, dobra, chodź. Dobra, że spoko. Chwileczka. Dobra, proszę bardzo, gołąbki. Nie, Nikuś, tu weź. Raz. Oddzieramy jedno. No, trzymaj. Dobrze, jedno i drugie. Dobra, to dla was zostaje i Marek, tak? Proszę bardzo. To będzie, tak? Tak, tak, tak. Tak. Dobra, słuchajcie. Jako, że mamy tutaj gościa niezależnego, poprosimy Tomku. Gość prawie niezależny. Współpracuje tutaj z nami. Masz szansę, słuchaj, wylosować komuś taki prezent, że nawet jak cię nie kocha, to już cię pokochał. I to jest właśnie ta, i to jest właśnie ta niespodzianka. Pamiętaj, czyli to szczęście w miłości, wiecie? Na powrocie całe łowisko musisz przejść, pamiętaj. Dobra. Dobrze losuj. Poczekaj. Aha, tak, bo ja muszę tylko coś sprawdzić, czy przyłożyliśmy do... Jest kropka przy... Jest kropka przy dziewiątce, tak? No, a, pamiętałem, jest, że to robiłem, dobrze. Szósteczka. Brawo. Słuchajcie, jemu opowiem to, co wczoraj sobie pomyślałem. Ale wam nie powiem tego. Stary, gratuluję ci. Dziękuję bardzo. Gratuluję ci. Parę rzeczy w życiu miałem wyjątkowych, ale cała otoczka, słuchajcie, tych wędek, przekazania ich koledze tutaj, zostanie to między nami z przyczyn takich, że ja jestem dziwny człowiek, naprawdę. Powiem ci to na ucho, co sobie wczoraj pomyślałem, więc proszę bardzo. Słuchaj, niech będą zawsze z tobą, mam nadzieję, że kurczę, nic się z nimi nie stanie, czyli jakieś siła zła z nadwody nie zabierze, a ty się z nimi do końca życia nad wodą nie rozstaniesz.
to daje się łowić. Ale przebić się, wiesz, 15 plus, to tam jest mistrzostwo świata. Myślę, że amurem łatwo będzie 15 się przebić. No, tam amurów. Wciąż jest strasznie zarośnięty, nie? Bardzo dużo zielska. No, to nie jest. Na Kosłowicach też. To nie jest problem, nie? Nawet lepiej. Co to leci, kurwa? Ty to? Ty sklejasz. Więcej kleju. Dawcie jeszcze zanęty? Tak. Zrobisz mi to. Dobrze. Kurczę, niebo się rozpłakało chyba z żalu, że to ostatnia impreza tego typu na tym łowisku. Wspaniałe to były 3 lata organizacji tutaj tej imprezy. Dla mnie, dla organizatora bardzo spokojne imprezy. Mało pracy, bardzo dobra logistyka po brzegu można było się fajnie przemieszczać. No następne imprezy będą takie jak to imprezy, kurczę, tego typu, nie? Dużo pracy i tak dalej. Oczywiście tutaj jest od razu, żeby o tym nie zapomnieć, zwycięzcy tej imprezy mają automatycznie zaproszenie na przyszłą imprezę. Oczywiście tak jak w przypadku wcześniejszych bezpłatnie. Jedną ekipę spośród forumowych użytkowników rozlosujemy. Tutaj była sugestia Marka. Fajny pomysł. Bardzo się cieszę, że taka sugestia padła. Przychylamy się do tego, także będzie na pewno jedna ekipa rozlosowana, tak jak zazwyczaj to bywało na Rybomanii. Reszta z otwartych zapisów, także słuchajcie, no na zawodach złowiliśmy 15 karpi, brały bardzo ładne ryby, cieszę się, że wreszcie łowisko tak na koniec tego cyklu imprez pokazało swój potencjał, myślę, że rosnący potencjał, także na pewno tutaj jeszcze będzie ciekawie połowić, jakieś imprezy kameralne tutaj na pewno też będziemy organizowali, ale tak jak mówię, puchar portalu, kartresze, no jednak powinien mieć formę bardziej taką rozległą i będziemy się starali zrobić coś fajnego. Także złowione rybki były. Fajnie się stało, że formuła Big Fish stała się w ostatnich latach, gdzie te łowiska są coraz bardziej rozwinięte, coraz więcej ryb pada taką formułą średnio sprawiedliwą. Dlatego cieszę się niezmiernie, że ekipa, która tutaj dała naprawdę koncert brań, koncert swoich umiejętności, sztuki pnucia nad wodą, która nam karpiarzom czasami jest troszeczkę obca, ponieważ generalnie wszyscy oddajemy wszyscy tak bardziej w ramiona szczęścia, kurczę, na tych zawodach. Dobre losowanie, a coś tam się zawiesi. Oni pokazali, że praca na łowisku jest warta i wspierana technologią, szukaniem ryb, które nie chcą pływać. No bardzo, bardzo się cieszę. Także zapraszam tutaj chłopaków z Bydgoszczy. Złowili największą rybę 17.08, naszą tutaj kruszynkę łowiskową. Gratulacje i wielkie brawa dla nich, bo naprawdę... Znajdzie się jakieś zaszczytne miejsce dla tego wspaniałego pucharu na półeczkach u was. Gratuluję wam serdecznie. Tutaj sponsor, firma Monster Fishing. Firma Monster Fishing, coroczny fundator nagrody za Big Fisha. Przygotował dla was sety sygnalizatorów. Dyrektor targów Rybomania, Piotrek Kamiński, zaprasza wszystkich na imprezę, na Dzień Wikowski, na targi, także wejściówki będą, jak się pojawią, będą dostępne. Ja wam wszystkie te wejściówki w formie drukowanej, także będę potrzebował od was w jakimś tam najbliższym czasie adresy domowe, bo one są wysyłane w formie papierowej do domu, tak jak przystało na tego typu elitarne zaproszenia. Bardzo się cieszę też, że wędki, które ufundował Andrzej Kauer, trafiły w ręce człowieka, który naprawdę będzie je wykorzystywał, który nie stał się posiadaczem czegoś, co jest dla niego słabsze niż to, co już posiada, także wierzę, że będzie całe życie z tymi kijaszkami po świecie wędrował.
i wszystko. No. Dziękuję serdecznie w imieniu Marka Halasa, w imieniu wszystkich pracowników firmy Undercarp. Marek niestety nie dojechał, miał awarię po drodze, musiał wrócić samochód. Powiedziałem mu, żeby się nie śpieszył. Musiał zmienić samochód, przyjedzie mi tutaj pomóc posprzątać w późniejszych godzinach. Także też na koniec jeszcze troszeczkę się pokiełbasiło, ale super, bardzo wam wszystkim dziękuję. I to była wspaniała impreza, także zapraszam na imprezy organizowane przez portal, przez firmę. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję.